naprawdę tak gigantyczne rezultaty w tym biznesie, jakie znacie jako dyrektor krajowy, więc naprawdę to jest mega wyczyn i to, uwaga, nie jest jej ostatnie słowo. Dziewczyna wie, co robi, wie, jaki warsztat ma, co umie i robi. Także będziemy mieli dzisiaj przyjemność z Wami poprowadzić Zooma. Myślę, że w ważnych tematach, tak? W ważnych tematach. Gosia, zaczynaj. A powiedzmy również, że tworzymy jedną wielką strukturę, współpracujemy razem, także dzisiaj razem dla Was. Kochani, ja Norberta poznałam dopiero w Duo Live, ale domyślam się, że patrząc na to, co dzisiaj wyczynia w pozytywnym tego słowa znaczeniu, domyślam się, że zasada, którą powinien kierować się każdy w marketingu sieciowym, to jest zasada duplikacji. I pewno słyszeliście, bo już nieraz podkreślałam i omawiałam tę zasadę, ale powtórzę jeszcze raz. Zasada duplikacji nie mówi o tym, naucz się i idź działaj, tylko mówi naucz się sam, naucz innych i naucz innych, jak uczyć innych. Oczywiście czego? Wiedzy, którą trzeba wprowadzić w działanie, w praktykę, fazę pierwszą. I tak niestety jest, że część klubowiczów, ale to nie dotyczy tylko tutaj naszego zespołu, w sensie firmy Duo Life, ale generalnie w branży poprzestaje na pierwszym zdaniu, czyli naucz się sam. A reszta? No, nie wiadomo co. I w związku z tym, jak popatrzycie, kto właściwie ma tę wiedzę i kto się tą wiedzą dzieli, no to mogę nieskromnie powiedzieć, że gdyby palcem tak pokazywać, to przede wszystkim dyrektorzy. Tak? Od momentu, kiedy porozmawiacie z jakimkolwiek dyrektorem, to okazuje się, że ma bardzo dużo wiedzy. Dlaczego? Ponieważ ją również wypraktykował poprzez działanie. I co zrobić, żeby można było mieć już, może nie być profesorem, bo nie o to chodzi, ale żeby mieć tę podstawową wiedzę, aby rezultaty, cele i marzenia, które chcecie spełnić, żeby ją posiąść, co z nią zrobić. I tutaj zastanawialiśmy się z Norbertem, ponieważ oboje prowadzimy grupy, prowadzimy Zoomy z grupami, z różnymi grupami, tak żeby to nie siedziało po 200, po 300 osób na raz, tylko dzielimy to na mniejsze grupy, żeby z każdym można było porozmawiać. I dyskutowaliśmy o tym, jak ludzie do tego podchodzą. Bo moja historia jest taka, że w momencie, kiedy zamknięto mój zakład pracy, moją firmę, w której pracowałam, na 4 spusty i zostałam bez pracy, a miesiąc później mój mąż też znalazł się w identycznej sytuacji, mieliśmy małe dziecko, to wtedy przyszedł kolega i zaproponował dwie zmiany w moim życiu, a pracowałam na etacie. Zaproponował zmienić branżę, ponieważ jestem z wykształcenia inżynierem i pracowałam w swoim zawodzie. Branża to były ubezpieczenia, ponieważ weszła do Polski wtedy jako pierwsza firma, pierwsze towarzystwo ubezpieczeń na życie i z programami emerytalnymi. To nie było jeszcze znane w Polsce, a więc krócej mówiąc ubezpieczenia. A druga zmiana to sposób zarabiania pieniędzy, bo pracowałam na etacie, a tu nagle sposób pozyskiwania dochodu pasywnego w postaci MLM-u, czyli marketingu sieciowego. I teraz do czego zmierzam? Otóż ja w tym momencie, kiedy podjęłam to wyzwanie, spodobało mi się to, że mogę dostosować tą nową pracę do swojego życia i do małego dziecka. No i że można zarobić nieograniczone pieniądze. To mnie bardzo fascynowało. Pojechałam na seminarium. Wróciłam z tego seminarium, tam powiedzieli, że jest sprawdzona rozmowa handlowa, trzeba się jej nauczyć, bo ona jest sprawdzona. Ja jako osoba zadaniowa nauczyłam się jej i poszłam z nią w świat. Ale powiedzieli nam też, że wasi znajomi będą was wyśmiewać. I rzeczywiście tak się stało. Ja inżynier, poszłam z ubezpieczeniami, poszłam do kolegów inżynierów. Wiecie, co mi powiedzieli?
ty, inżynier, i ubezpieczeniami się zajęłaś? Wiecie, dlaczego nie zrezygnowałam? Nie zrezygnowałam dlatego, że od razu przyjęłam sobie w głowie jedną perspektywę. Straciłam pracę, ponieważ zamknięto mój macierzysty zakład pracy. Podjęłam nową pracę. Pracę. Słyszycie to? Pracę. Nie coś nie wiadomo co, jakieś latanie po ludziach, czy no nie wiem nawet jak to nazwać, jakąś właśnie, bo mamy tu mówić, czy to praca, czy to wolność. To nie była dla mnie wolność w sensie, aha, no to raz sobie z kimś pójdę, porozmawiam, raz nie. Nie miałam pieniędzy. Mój mąż też stracił pracę. Dla mnie to była praca. A co to jest praca? Praca to jest zakres obowiązków, więc wyznaczyłam sobie, co ja chcę osiągnąć i jaki mam w tym, w związku z tym zakres obowiązków. Nauczyć się, jak się umówić, jak przeprowadzić rozmowę handlową, jak poradzić sobie z pytaniami klientów, jak rozmawiać z osobami o współpracy. No i hajda. Nie było Zoomów, internetu, nie było po prostu, znaczy internet może był, bo już nie pamiętam, kiedy tam wszedł, ale to tylko maile były, tak? Nikt się nie posługiwał internetem do pracy. I słuchajcie, i jak ja dopasowywałam to do życia? Otóż wiele osób robi tak, mówię o kobietach może. Najpierw zrobię pranie. O matko, okna brudne, umyję okna. No ale w międzyczasie nastawię jeszcze może powidła albo ogórki ukiszę. Dziecko w tym czasie jest na przykład w szkole czy w przedszkolu. To szybko jeszcze zrobię to i to. No i tak później dziecko przychodzi, to, jeszcze tamto, tak i przez cały dzień i koniec, nie ma czasu na marketing. A ja robiłam inaczej i robię to. Najpierw ustawiam spotkania. Kochani, Monas, poproszę wyłącz mikrofon. Już mamy. Już, Gosia, już to ogarniam. Tak, dobrze. Okej. Dzwoniłam i umawiałam spotkania. Wiadomo jest, że nie zawsze to wypadnie, że jedno po drugim, a pomiędzy spotkaniami robiłam to, co do kobiety należy. Tak, żeby ogarnąć wszystko i żeby zrealizować swój cel. I kiedy mnie wyśmiewano, ty inżynier i ubezpieczeniami się zajęłaś, a trzeba było założyć działalność gospodarczą, by móc robić te ubezpieczenia, a bez pracy nie miałam pieniędzy. Ale dla mnie założenie wtedy działalności gospodarczej to było coś. Ja nagle zmieniłam w głowie myślenie na takie, w którym wiedziałam, że ja teraz jestem przedsiębiorcą i że ja będę więcej zarabiała niż ten gnojek, który mnie teraz wyśmiewa, który założył firmę budowlaną, czy nadzory robił, opraszałam się w takim środowisku dalej inżynierów. Ja sobie mówiłam w duszy, czekaj, jak ja będę więcej zarabiała, to przyjdę i zobaczymy, kto się z kogo będzie śmiał. To jest perspektywa, to była praca. Ja nie chciałam stracić pracy, bo praca jest źródłem dochodu. I teraz zobaczcie, co potrzebne jest w tej pracy. Podstawowa wiedza, bo trzeba się umówić, porozmawiać, no to jak porozmawiać, tak? I poradzić sobie z pytaniami. Mówię o takiej minimum. No to takim odruchem i na pewno Norberta też było, żeby to, co się nauczyłam, od razu biegłam do swojego zespołu i przekazywałam im, żeby też to umieli. I słuchajcie, kiedy przyjeżdżał dyrektor z tamtej firmy, czyli osoba, która była na pozycji dyrektorskiej, a ja jeszcze byłam daleko. Na każdym spotkaniu byłam. Bo dlaczego on przyjeżdżał? Żeby mi pomóc. A dlaczego ja biegłam na każde spotkanie jego? Bo byłam w pracy, bo to jest praca, bo przyjechał szef. Przenośnie oczywiście, który miał mi pomóc w rezultatach pracy. I wiecie co, i teraz jak robię te zoomy,
To tak się zastanawiam, że jak otrzymuję, jak umawiam się z grupą i kontraktuję, co mamy zrobić, że na przykład będziemy mieć Zoom o 18 w każdy poniedziałek, to po co ja chcę poprowadzić tą grupę? No po to, żeby ta grupa miała, zdobyła kompetencje dla siebie i też osiągnęła swój rezultat. Jestem w pracy. A co robią ludzie, którzy, część oczywiście, nie wszyscy, jak to traktują? Jeżeli pracują gdzieś na etacie, to praca w DuoLife czy w marketingu już nie jest traktowana mentalnie przez nich jako praca, bo przecież pracę mają tam, na etacie, w swojej firmie, a tu to co to jest? Mówią, że ja coś muszę? Jak to muszę? Ja nic nie muszę. Ja najwyżej mogę. Czego ty wymagasz ode mnie? Co ja muszę? Jak ja muszę, kochani, to nie mam wymówek. A jak mam wolność, to mam wymówki. I teraz zaczyna się coś takiego. Zobaczcie, przecież my mamy też rodziny. Mamy dzieci, a jak dzieci podrosły, to mamy wnuki. Przecież też chcemy spędzać czas z naszymi rodzinami. Chcemy mieć czas dla siebie. Chciałabym leżeć u kosmetyczki, niech mnie tam tak, u masażysty, niech mnie masuje kosmetyczka, niech robi ze mnie piękną, tak, umalowaną jeszcze cud miód. A może bym chciała w tym czasie sobie po prostu leżeć na plaży albo robić 10 tysięcy kroków razem z moim Edmundem, który robi to codziennie. I słuchajcie, to ja zabieram ten czas sobie, ale także klubowiczom, dla których nie mam już czasu. Więc jesteście wybrańcami, jak siedzicie na takich grupach. I co ja widzę? Zbliża się godzina 18. Coś mi wypadło. Nie będzie mnie. Ktoś inny pisze, goście mi się zwalili. Nie będę na Zoomie. Jak były na żywo spotkania, to ktoś pisał, nie będzie mnie, bo mi się zepsuł samochód. Ja jechałam 500 kilometrów do Zamościa, a ten ktoś w tym samym mieście pisał, że nie przyjdzie z drugiej strony ulicy, bo mu się samochód zepsuł. Wiecie, jaka jest zasada? Wiecie, kto osiągnie sukces? Ten, który napisze SMS-a, nie przyjadę samochodem na spotkanie, bo mi się zepsuł, ale przyjadę autobusem albo tramwajem i będę. Tak? Albo taksówką. Albo taksówką, tak. Słuchajcie, jeśli mogę tu, Gosia, jedną rzecz wrzucić jako historię, taki przypadek z życia. To, co powiedziałaś. Mieliśmy kiedyś w M-Hotelu takie spotkania LDS trzydniowe, nie wiem, czy pamiętasz, i Seweryn Dzierżak jechał całą rodziną i popsuł mu się samochód. Słuchajcie, i na tego LDS-a wiecie, jak przyjechał? Na lawecie. Na lawecie. I był, a mógł sobie znaleźć wymówkę, tu jest piękny przykład, mógł sobie znaleźć wymówkę, ty, samochód mi się popsuł, nie mogę być. Zobaczcie, to się wszystko zaczyna, bo to, co Gosia mówisz, od takiego momentu, który ja zauważyłem też, jeśli mogę ci się tu wtrącić, mówiąc tą historię, Małgosia, w taki obszar naszego sposobu myślenia. Ja widzę, jak u siebie musiałem pozmieniać w głowie, i które momenty były takimi, które powodowały u mnie hamulec w moim biznesie albo wręcz brak sukcesu przez złe decyzje, które podejmowałem. Nie zwracałem często na to w ogóle uwagi. Robiłem to totalnie nieświadomie. Zobaczcie, w ogóle większość rzeczy my ludzie robimy nieświadomie, wynikające z nawyku. I jeżeli dzisiaj rezultat nas nie satysfakcjonuje w jakiś sposób, to musimy bardzo mocno przeanalizować jedną rzecz. Jak ja myślę, jakie podejmuję decyzje, czym ja się kieruję, jakimi emocjami przy decyzjach, jakie z działań wynikają rezultaty. Jeżeli sobie to przemyślimy, dobra, jaki mam myśl, ktoś mi nagle wrzuca, przychodzi, mam jechać na spotkanie, przychodzi sąsiadka na kawę, co możesz zrobić? Kurde, no zawsze przychodziła, głupio jej powiedzieć, że nie mogę. Tu jest trochę ćwiczenia asertywności i innych rzeczy, ale jeżeli coś jest dla mnie ważne i tam się umówiłem, idziesz do pracy, to co, siądziesz z sąsiadką i powiesz, no dobra, siadaj na kawę, czy mówisz, ty, kochana, ale ja muszę iść do roboty.
przyjdź na kawę w innym terminie. Umawiasz się z nią na inny termin, czy siadasz na kawę i nie idziesz do pracy? Jak to u was wygląda, powiedzcie? I wiecie, co zauważyłem? Że wielu ludzi ma trochę nie takie myślenie i jak nie podchodzi do tego biznesu na tyle poważnie, bo nie widzi w nim sensu, czy nie widzi, że może zrealizować marzenia, albo w to nie wierzy w pełni w sobie, pozwoli sobie na to, że z tą sąsiadką usiądzie, wypije tą kawę, a nie pojedzie na spotkanie albo cokolwiek innego. Ja wiem, że w życiu różne są przypadki, które się dzieją i może się zdarzyć coś trudnego. Ale zobaczcie, jak powiedzmy to, co Gosia powiedziała, jedzie gdzieś 500 kilometrów. Ja pamiętam, jak jeździłem do Norberta Janeczka w starej firmie działając do Poznania z Częstochowy 300 parę kilometrów. Zawsze byłem, jak się umówiłem. Sukces, to jest tak, jak ludzie mówią niektórzy, zobaczcie, to nie są slogany. Sukces się wypracowuje. Albo masz rezultat, albo wymówki. Ale nas czasami wywala w drodze. Coś sobie planujemy i coś nas wyrzuca. Kto z was zauważył, że tak jest? Kto z was tak marzy? Czasami, kurde, planu swojego nie zrealizuje. I czasami nie wie dlaczego. Albo ma wyrzuty sumienia, później wie z jakiego powodu, ale nie umie odmówić, bo przyszła babcia, mówi, wnuczuś, wrzuć mi węgiel do piwnicy. Ja się nauczyłem też tego, że robiłem tak, bo czułem się zobowiązany, bo mam jakieś przekonania, które nam mówią, no pomóż tej mamie czy babci. Ale słuchajcie, tak między Bogiem a prawdą, jak się to mówi. Czy coś się zmienia, jak ten węgiel nie wrzucisz dzisiaj, tylko w innym dniu? Ja zrozumiałem, że to ja podejmuję decyzję. Co ja wtedy zrobię? I tu się kłania jedna rzecz. Jeżeli masz marzenie i wiesz, do czego zmierzasz i to, co ktoś chce od ciebie, chce zabrać ci twój czas, ma swoją potrzebę, swój powód. Okej, co ja mogłem babci powiedzieć? Babcia, słuchaj, jak chcesz dzisiaj, to ja zapłacę za to, że ktoś ci wrzuci ten węgiel, a jak chcesz, żebym ja wrzucił, to dzisiaj nie mogę, wrzucę w sobotę. Można tak powiedzieć, czy nie można? Zobaczcie, kto podejmuje decyzję? My. My podejmujemy wtedy decyzję. Co z tym zrobimy? Czy trudność nas paraliżuje, powala na glebę, zmieniam nagle wszystko, czy mogę znaleźć rozwiązanie? Oczywiście w takich sytuacjach nie jest łatwo to rozwiązanie znaleźć, kiedy go nigdy tak nie robiliśmy. Ale od momentu, kiedy zdamy sobie sprawę, że ta chwila i ta decyzja, jaką ja wtedy podejmę, jest kluczem i takim do drzwi sukcesu, użyję go albo po staremu zadziałam, to zobaczcie, jak się analizuje moje działania. Ja swoje jak analizowałem, to widziałem jedno. To tu mnie wywala, tu ponoszę porażkę, w tym momencie, bo to, co sobie zaplanowałem, nie robię. Ja też uwielbiam, jak ludzie mi piszą, tutaj wypadło mi coś. Nie będę mówił, co może wypaść komuś z czego, żeby nie było... Wiecie, bo się dzisiaj dwóch zero-jedynkowych zebrało na Zooma, ale ja do tego podchodzę tak. Jeżeli ten biznes traktujesz poważnie i rozumiesz, że tu trzeba wykonać pewną pracę, którą nie zrobi ktoś za ciebie, żebyś ty zarobił pieniądze, to ty ją musisz wykonać. I to jest twoja odpowiedzialność. Musimy się nauczyć tu odpowiedzialności. To jest moja decyzja, moja praca i to, jak ja nad sobą popracuję, jaką decyzję w głowie podejmę, co ja muszę sobie umieć wytłumaczyć. Ja zawsze widziałem za działaniami w tym biznesie jedno. Ja buduję tu wolność. Nie idę do pracy za kasę. Ja tu buduję swoją wolność finansową. Ja tu realizuję swoje marzenie. Proszę? Ani za karę nie idę tutaj do pracy. Ani za karę. To zobaczcie, to my podejmujemy decyzję. I jeżeli my mamy w swojej głowie takie przekonanie, ja robię dobrą rzecz, ja naprawdę w to wierzę, jak masz pewność tego, co tu robisz, 100%, to podejmiesz tą decyzję, powiesz, nie, ja dzisiaj nie zrobię tego, nie ma tej kawy, kochana, dzisiaj mam bardzo ważne spotkanie, muszę jechać. Ja czasami widzę, wiesz co, piesek mi się rozchorował, o se myślę, ja pierdzielę to, ja jestem szacunkiem do tego pieska i miłości twojej do niego, a nie da się nic z tym zrobić? A wiecie, jak często te pieski się rozchorowują albo się coś stało z samochodem, to jest wręcz po prostu niewiarygodne. To nie jest prawda w wielu wypadkach. To jest ucieczka. Jasne. Już powiem. To jest czasami ucieczka od tego, czego boisz się zrobić, bo coś w głowie nie poukładałeś. To jest moje doświadczenie, które ja widzę. Już ci, Gosia, oddaję. Sorry, że się tak rozgadałem. Ja zawsze wtedy mówię, kontynuując to, co powiedział Norbert, jak są takie przypadki, jakby ci zapłacili milion, że masz być na tym Zoomie,
a właśnie zdarzyło się to, o czym mówił Norbert, czy wcześniej ja, to znalazłbyś rozwiązanie? Znalazłabyś rozwiązanie? Tak, oczywiście. Jeżeli cokolwiek się dzieje i na przykład rodzina nie wspiera, gdybyśmy przyszli do rodziny i powiedzieli, słuchaj, 90 dni poświęcam, żeby osiągnąć rezultat dalej. A o, to pewnie nic nie osiągniesz, tak, a to cię nie będzie i tak dalej. A jeżeli byśmy przyszli i powiedzieli, słuchaj, 90 dni, tak, nie ma mnie, bo obiecano mi milion, to cała rodzina by dopracowała i ułożyłaby tak wszystkie zajęcia, że mógłbyś, mogłabyś to robić. Oczywiście tutaj odniosę Was do Zooma nagranego kiedyś przez naszego trenera, coacha Janny Gdaniec, ratunku najbliżsi nas nie wspierają, jak porozmawiać. Tylko, że tutaj kwestia jest właśnie tej perspektywy. I teraz zobaczcie, my sobie nie zdajemy sprawy z jednej rzeczy. Jak ktoś ma kalkulator, niech policzy szybciutko, bo teraz akurat tego nie przygotowałam, kiedyś mówiłam na Zoomie. Żeby dostać na przykład, słuchajcie, od 10 tysięcy, ile, na ile procent teraz na lokatach można położyć pieniądze? Ktoś podpowie? Nie znajdzie się chyba 1%. Zero. Zero. No zero, ale powiedzmy, że 1%. Jeden. Tak? No to 1% od 10 tysięcy to jest 100 zł. Dobrze policzyłam? Tak. 5% to 1000, 1 to 100 zł. Tak? 100 zł podzielcie przez 12, to wychodzi jakieś tam 8 z kawałkiem. Tak? 8 zł. To zobaczcie. To w takim razie, żeby miesięcznie mieć 3 razy tyle, czyli na przykład 24 zł, około 25 zł, to musielibyśmy położyć do banku 30 tysięcy złotych, żeby dostać 1%, czyli 300 zł w roku, żeby to było 25 zł miesięcznie. A kiedy zarabiasz z premii rabatowej za zamówienie swojego pierwszego klubowicza za 500 punktów 5%, czyli 25 zł, to mówisz, łe? Znaczy nie ty, Michale, tak? Tylko mówię ogólnie. To mówisz, łe, 25 zł, a masz 30 tysięcy, żeby co miesiąc dostawać 25 zł? Więc teraz sobie policzcie, żeby mieć 250 zł, to musiałbyś położyć 300 tysięcy. No więc trzeba mieć tą wyobraźnię, ale ja jeszcze zmierzam, bo Norbert jeszcze mi wszedł tutaj przed jedną wymówką, którą chciałam z Wami omówić. Na przykład, słuchaj, nie mogę być dzisiaj na Zoomie, ponieważ klient czy tam osoba, na którą czekałam cały rok, właśnie spotkałam tą osobę i on powiedział, że on może tylko i wyłącznie spotkać się ze mną właśnie w poniedziałek o godzinie 18, kiedy masz Zooma. To wiesz, jakie to ważne. No i powinnam przyjąć wagę tego spotkania, tak? A to taki człowiek, który ma duży potencjał i dużo znajomych. I teraz wyobraźcie sobie, że ten klubowicz spotkał po roku czasu dwie takie osoby, na które czekał od roku. I one powiedziały, że one mogą, te dwie osoby, tylko w poniedziałek o godzinie 18. Co zrobi nasz klubowicz? No co? Musi jednej co powiedzieć? Bardzo cię przepraszam, ale jestem już umówiona w poniedziałek 18. Nie jestem w stanie przesunąć tego spotkania. Poszukajmy rozwiązania w przestrzeni, gdzie moglibyśmy się my spotkać. Zgadza się? Pokiwajcie głową. No właśnie. I ja dawno temu, tylko jak jeszcze zajmowałam się bardziej intensywnie ubezpieczeniami, to właśnie przecież umawiałam się z klientami i kiedy w innym marketingu ktoś mówił, wiesz co, nie mogę przyjść, a to była agentka, bo klient koniecznie chce ubezpieczyć samochód, to ja mówię, a co byś zrobiła, gdyby dwóch klientów chciało właśnie ubezpieczyć samochód. Więc rozumiecie tę różnicę. I teraz pytanie. Dlaczego tak się, już zostawmy te wymówki.
Kogo w tym momencie nie szanujesz? Bo ja odbieram to trochę jak brak szacunku, tak? Ale kogo tak naprawdę nie szanujesz? Czy tego, kto przychodzi ci pomóc, czyli ty przychodzisz po jego moc, jak tłumaczy nam Beata, czy siebie? No właśnie, Małgosia to napisała. Czy siebie? Czy nie szanujesz przypadkiem własnych celów, własnej rodziny, tak? Tego, co mogłabyś mieć, mógłbyś mieć? Inny styl życia, zobaczcie, ktoś jest 2 lata, 3 lata, 5 lat, przychodzą szkolenia za 80 zł, za 200 zł, za 100 zł i wiecznie nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, wiele osób nie ma pieniędzy na szkolenia, wiele osób nie ma pieniędzy na suplementy za 500 punktów, żeby i dzieci i oni mogli jeść. Nie mają pieniędzy, żeby pomóc rodzicom, nie mają pieniędzy, żeby pomóc dorosłym dzieciom, które są w potrzebie. Nie mają pieniędzy na lepsze życie, nie mają pieniędzy na prywatnego lekarza, na prywatne badania. Stoją w kolejce, to mogłabym tu wyliczać całe 2 razy nagrania po 1,5 godziny. I w tym momencie kogo nie szanujesz? To jest, i wiecie co, wczoraj w telewizji był program zdrowotny i kobieta w Stanach Zjednoczonych chorowała na, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale wrzody skóry, które pojawiały się co chwilę na całym ciele. I wiele lat, małe dziecko miała, paroletniego synka. I słuchajcie, to było straszne, jak ona opowiadała o swoim życiu. Ropalała się jakieś przetoki pod pachami, tu w pachwinach innych, na całym ciele, nogi. Ona nie mogła się bawić z tym synkiem, bo to był ból straszny, straszny ból. Cała rodzina jej nie wspierała, bo nie wierzyła w tą chorobę i co ona przeżywa, ponieważ twarz miała czystą i ładną. I ona, wiecie co powiedziała? Poszła do lekarza, który zaproponował jej leczenie sterydami. Już pomijam tak sposób leczenia i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ale ona powiedziała do tej lekarki znamienne zdanie. Ja przez tą chorobę nie mogę wielu rzeczy. Po prostu nie mogę z bólu i z tego, jak wyglądam. Ani pracować, ani bawić się z dziećmi, ani marzyć o czymkolwiek, realizować swoje jakieś marzeń, gdzieś pojechać. Wielu rzeczy nie mogę. I złości mnie najbardziej, powiedziała. Złości mnie najbardziej, kiedy ludzie, którzy są zdrowi, mają tyle możliwości i ich w ogóle nie wykorzystują. Ja sobie pomyślałam, jaki świetny przykład na dzisiejszy Zoom. I kończąc swoją wypowiedź, żeby oddać tutaj jeszcze Norbertowi głos, chcę powiedzieć króciutko. Mówi się tutaj, że jestem dla środowiska na przykład. No bo Beata nas uczyła, Kapcywicz, że tak, jesteś wypadkową 5 osób. I my patrzymy na to nasze środowisko. Ten nas wspiera, ten nas nie wspiera, ten toksyczny, ten nietoksyczny, zmieniam środowisko. Ale zadaj sobie pytanie, jaką ty jesteś wypadkową dla swojego zespołu? A nie tylko odwrot, tak? Nie na odwrót. I ostatnie zdanie, z czego to wszystko wynika? Wiecie, z czego to wynika? Że część osób nie traktuje tego jak pracy, jak obowiązku, ale dla zmiany własnego stylu życia i stylu życia rodziny i przykładu też dla dzieci, jak można sobie poradzić, ponieważ nie macie tożsamości. Co ja mam na myśli? Po prostu nie, tak jak ja wbiłam sobie do głowy, zacząwszy się zajmować ubezpieczeniami, a już nie byłam wtedy inżynierem, to ja sobie stworzyłam tożsamość w głowie i przed innymi, że ja jestem przedsiębiorcą, który kreuje obrót. To była moja tożsamość. Dzisiaj moja tożsamość jest znacznie większa. Więc jeśli my nie myślimy o sobie, że jesteśmy kreatorami biznesu, że pomagamy innym ludziom zmienić styl życia, ale także swój, że jeśli nie mamy w głowie tej tożsamości, że jesteśmy przedsiębiorcą, że dywersyfikujemy źródła przychodu, że jesteśmy po prostu kimś,
ponad przeciętny, ponad przeciętność, to traktujemy wtedy te działania lub brak działań właśnie jako po prostu pernoga. Czyli rozwiązaniem tutaj, bo mówiliśmy o rozwiązaniach, rozwiązaniem jest, żebyś po tym Zoomie dzisiejszym usiadła i pomyślała o swojej tożsamości. Stwórz swoją tożsamość, z którą pójdziesz przez świat, z którą będziesz się czuła pewnie i którą ludzie będą odbierali inaczej niż to, co dzisiaj mówisz. Bo kiedyś rozmawialiśmy, jak wszyscy tu mówią, że przyszli dla zdrowia, bo z czymś mieli wyzwanie, to pytanie, czy doula to przychodnia i pytanie, czy mogą tu zdrowi ludzie się zapisać? Tak? No bo takie wrażenie można stworzyć. Ty stwórz tożsamość przedsiębiorcy, który pomaga w trzech dziedzinach życia. W zdrowiu, właściwie w edukacji zdrowia całkowitego, które jest równowagą pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym, gdzie mamy na myśli rozwój osobisty i finansowy. I rzucam teraz kamyczek do Norberta. Ile warta jest ta wiedza? 5 zł, czy może miliony? Norbercie, oddaję Ci głos. Dzięki wielkie. Bardzo dobre pytanie. Ile warta jest wiedza, którą możesz zdobyć i stać się człowiekiem wolnym? Wolnym finansowo. Ile warta jest konsultacja z Twoim liderem, który jest w miejscu, w którym Ty chcesz być? Ile warta jest wiedza, którą dają w firmie na spotkaniach, wydarzeniach firmowych? Ile warta jest wiedza na spotkaniu, które będzie jako EduCamp teraz w sobotę, gdzie możesz rozwinąć swoje umiejętności, zrozumieć, co Ci przeszkadza w głowie i zdobyć to, czego pragniesz. Ile to jest warte? Da się to wycenić? Ile jest warta umiejętność budowania biznesu sieciowego? Jeżeli go rozumiesz, co może Ci dać? Bo ja mam wrażenie czasami, słuchajcie, że jak z ludźmi rozmawiam, znaczy tak odczuwam, tak? I po tym, co ludzie mówią, jak komentują, ja widzę, że tak jest. Wielu ludzi tego biznesu nie rozumie i gada głupoty, ale jak Ty rozumiesz, to na nas nie powinno robić żadnego wrażenia słowa, które ktoś powie, kto mówi coś, o czym nie wie. Ale w jakiś sposób nas to rujnuje, bo to wszystko się zaczyna od tego, co Gosia powiedziała, czemu gdzieś tam czasami zdarzają nam się wymówki, czy nam, czy komuś innemu. Mnie się też zdarzały. A jak zrozumiałem, co ten biznes może mi dać, naprawdę, że ja mogę swoje marzenia zrealizować poprzez ten projekt w pełni, to ja nie mogłem usiedzieć minuty na tyłku, żeby się, uwaga, nie spotkać z kimś, żeby to powiedzieć, nie nauczyć się tego dobrego, w sensie iść już na spotkanie, gdzie mogę się nauczyć. Jak dla mnie znalazł sponsor czas, żeby mnie czegoś nauczyć, czegoś mogłem się dowiedzieć, co spowoduje, że ja będę miał bardziej skuteczny i szybciej osiągnę rezultat, to ja byłem mu wdzięczny. Słuchajcie, ja woziłem mojego sponsora na spotkania w starej firmie. Siadaliśmy po spotkaniu, rozmawialiśmy jeszcze, wracałem w nocy. Ja chciałem jak najwięcej czasu z nim spędzić, żeby się nauczyć. W niedzielę o 22 mieliśmy konferencję. O 22 w niedzielę, bo on był w Australii, a jest przesunięcie czasowe, żeby się nauczyć od człowieka, który zarabiał takie pieniądze, które były moim marzeniem. Jak ja słyszę czasami, co ludzie mówią, to za trudne, to nie, to tak długo trwają te Zoomy? O tej godzinie? Albo jeszcze inne historie. Wiecie, co ja sobie myślę, nie? Zobaczcie, co nam przeszkadza. Albo nie rozumiem do końca tego biznesu, albo nie wierzę, że ja tu mogę osiągnąć sukces. Albo coś innego powoduje, że mnie tu wyrzuca. Albo się czegoś boję. To określmy to, bo jak to określisz,
I jak ja to zawsze mówię, uzupełni swój zbiornik, w tym biznesie jest tak zwany most wiary. Twoja pewność co do produktu, firmy, branży i ciebie. Jeżeli na którejś z tych płaszczyzn ty jesteś niepewny, niepewna w jakimkolwiek procencie, to powoduje, że podejmujesz inne decyzje, które cię nie prowadzą do sukcesu. Albo masz o sobie za słabe wyobrażenie, albo samoświadomość swoją samoocenę masz zbyt niską, że ty nie zasługujesz, że nie, to jednak nie dla ciebie. To jest problem, to jest powód, który powoduje, że nagle w głowie zaczyna się inna decyzja, twoje przekonanie na twój własny temat, na temat firmy, branży, bo sąsiad powiedział, ja się już bawiłem w te klocki, to nie działa. Jaką ja muszę mieć pewność tego biznesu, żeby to na mnie nie zrobiło wrażenia? Ja też się kiedyś z tym spotykałem i spotykam dzisiaj też, tylko ja wiem, że ci ludzie nie mają pojęcia, o czym mówią. I ja musiałem być na tyle pewny tego biznesu, żeby takie zdanie mojego znajomego nie wyprowadziło mnie z równowagi i nie spowodowało zachwiania mojej pewności. Zawsze jak tylko gdziekolwiek mogłem jechać i nauczyć się od ludzi, którzy to zrobili, to ja jechałem, żeby tą pewność od nich wziąć z tego spotkania. Kto z was zauważył, że czasami jak się z kimś spotykasz, kto o tym biznesie mówi, to on ma taką pewność, że wyrywa z butów i mówisz tak, o, on mnie przekonuje, ale ty jesteś przekonujący. Kto zasłyszał kiedyś takie teksty? Wiecie, co tu się dzieje? To nie on jest przekonujący, on jest przekonany o tym, co mówi, a nie przekonujący. Przez to jest przekonujący dla innych, że jest przekonany o tym, co mówi. I jeżeli my takiego przekonania nie mamy w sobie, to nas wyprowadzi z równowagi jakiekolwiek zdanie innych ludzi. Nad tym pracuj, ale jak nie przychodzisz na Zoomy, to tego nie zrobisz. Ja nie mówię, że wy nie przychodzicie, rozumiecie? Bo czasami jest sytuacja taka, że ludzie nam się tłumaczą. Ja mówię, słuchaj, no zawsze można się tłumaczyć, tylko czy tłumaczenie powoduje, że masz wynik, że lepiej żyjesz? I my musimy się z tym zmierzyć, co powoduje we mnie, że mi się nie chce, że coś się dzieje innego, bo na tym polu, jak się skoncentrujemy, to będziemy widzieli, że albo w obszarze produktu masz niepewność, albo firmy, albo całej branży, że tam jakiś szrany interes, albo pewności co do siebie nie ma 100% i dlatego coś powoduje, że albo nam biznes nie idzie, albo, ja nie mówię, że w każdym wypadku, ale to, o czym mówimy, słuchajcie, to być może nie dotyczy ciebie i jest okej, ale dotyczy twoich ludzi. Kto zauważył, że tak jest, że niektórych moich ludzi to dotyczy? Co możesz z tym zrobić? Zawsze dajemy przestrzeń, uczmy się. Zrozumieć trzeba jedną rzecz. Ja odpuściłem pracę z ludźmi, którzy są niegotowi. Przestałem się, nie użyję brzydkiego słowa, przestałem się tym denerwować, może tak powiem. Przestałem się tym przejmować, zostawiłem tych ludzi samym sobie, to jest ich wolna wola, ich decyzja. Jeżeli on nie wyciąga wniosków ze swojego działania w życiu, ze swojej pracy, nie uczy się, ma do tego prawo. Ja nie jestem Bogiem, żebym za niego decydował. Ma wolną wolę. Jeżeli wierzycie w Boga, wiecie, że Bóg dał wolną wolę, żeby być dobrym albo złym. Jeżeli wierzycie w Boga, ja mu zostawiam to samo. Przestałem patrzeć na siebie, że ja jestem mądrzejszy od niego i zmuszać. Szukam gotowych ludzi. Szukam ludzi, którzy naprawdę chcą, pragną zrealizować marzenie i szukają sposobu. Nie mogą się doczekać. Gdzie? Coś jest, daj mi. Zobaczcie, ja to widzę na prostym przykładzie. Jeżeli by ludziom powiedzieć, znajomym, że jest robota, tylko trzeba jechać z Wisły w górach do Gdańska i tam harować za 10 koła, to ktoś, kto potrzebuje pieniędzy, pojechałby? Ale trzeba dzisiaj jechać. No dobra, pakuję się i jadę. Ludzie nie mają potrzeby albo nie wierzą, że w tym biznesie on może odnieść sukces albo że ten biznes może mu naprawdę dać wolność. Zobacz u siebie, czy gdzieś na którymś z tych czterech obszarów nie masz przypadkiem jakichś niedoborów, bo my musimy mieć właściwą postawę i pewność, żebyśmy tym zarażali innych w pozytywnym słowa znaczeniu. Nie będzie wymówek. Oczywiście część ludzi zrobi te wymówki. Zostaw. Nie będzie miał wyniku. Może kiedyś dojrzeje, że to go wywala. Pytanie, co ty robisz? My musimy najwięcej pracy włożyć nad sobą,
żeby zrozumieć, czy ja jestem właściwym przykładem, czy mnie gdzieś nie brakuje na którymś poziomie pewności. Jak brakuje, napełniaj, bo sukces, który osiągniesz, jest tym, co przyciągasz przez to, kim się stajesz. Czy pracujesz każdego dnia nad tym, kim się stawać masz jako człowiek sukcesu? Jakie masz o sobie wyobrażenie? Jak ty widzisz sukces w swoim udziale? Gdzie widzisz się na scenie? Na jakim stanowisku? Czy wyobrażasz sobie siebie, że wchodzisz na tą scenę na takich wydarzeniach i biją ci brawo, opowiadasz swoją historię? I nie możesz się doczekać. Zarabiać wreszcie te pieniądze, które dadzą ci spokój. Które spłacisz ten kredyt. Będziesz swobodnie mógł iść do knajpy czy do restauracji i nie patrzeć na prawą stronę menu, tylko na lewą. Wszystkie zobowiązania zapłacisz. Będzie cię stać na może nie jakieś super, hiper życie, bo do tego może dzisiaj jeszcze nie wiesz, że może, ale to, co zabezpiecza twoje bezpieczeństwo, takie w pełni, taka kwota, która ci daje taką swobodę. To co potrzeba z tych czterech obszarów, żeby twoja pewność była 100%? Jaką, zobaczcie, trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, za swój biznes, za swoje decyzje i w pełni zrozumieć, jak zaplanować działania. Masz marzenie i widzisz, że to może cię zaprowadzić i masz pewność, że to cię zaprowadzi, to tylko układasz strategię, plan albo łapiesz się strategii, którą ma sponsor i tylko akcja, ale to jest twoja odpowiedzialność, bo ten biznes jest twój, nie sponsora. Czerp z niego, proś o konsultację, ty do niego pukaj, a nie, że on za będzie latał. Mogę ci zagwarantować, nie będą sponsorzy latać za ludźmi niegotowymi. Wiecie dlaczego? Bo szkoda czasu, bo inni czekają, żeby pomóc. To jak ja mam wybór, to ja nie latam za ludźmi. Dzwonię od czasu do czasu. Ale naprawdę, jak ja bym chciał robić konsultacje te, o które mnie czasami ludzie proszą, to bym robił 24 godziny na dobę. Też nie idę w tą stronę, bo po to budowałem dzisiaj biznes, po to robimy szkolenia ogólne, żeby ludzie mogli z tego korzystać, bo ja jestem dzisiaj wolnym człowiekiem i chcę tej wolności korzystać. Ale dziwię się, jak ludzie mają dostęp do takiej wiedzy wartej miliony, mogą skorzystać z naszych informacji, wziąć to w ręce, zrobić, być ludźmi wolnymi i nie korzystają z tego, dla mnie to jest karygodne. To jest brak szacunku do siebie albo brak zrozumienia, co my tu mamy. Zobaczcie, na TFT były wystąpienia dyrektorów generalnych. Każdy z nich zarabia minimum 80 tysięcy miesięcznie i dzieli się wiedzą. I ktoś przyjechał na takie wydarzenie i zapłacił 160 zł, bo cena promocyjna biletu była. I ludzie mówią, to jest drogo. Żeby się dowiedzieć, jak zarabiać 80 tysięcy miesięcznie i skorzystać z tego, za 160 zł to jest drogo? To ile to jest warte? 5 zł? Zero? A może trzeba dopłacić jeszcze, żeby ktoś chciał przyjechać? Co tu nie gra, słuchajcie, co tu nie gra w naszej głowie? Kto mi z was powie? Jakiego zrozumienia tu nie ma? Ktoś nie widzi w tym wartości. Albo nie wierzy, że może tą drogą pójść i to osiągnąć. I czasami jest to, że ludzie wierzą w ten biznes, wierzą w tą firmę, ale nie wierzą w siebie, że oni mogą. Dlatego na tych czterech poziomach trzeba zobaczyć, gdzie brakuje mi pewności i wtedy, jak ci pewności już nie brakuje, uzupełnisz wszystko. Idziesz jakby czarodziej. Ludzie się przyłączają, tylko kwestia czasu. Idę, robię robotę, planuję, chcę ze sponsorem. Dzwońcie do nich, proście o konsultacje. Są ludzie, którzy chcą pomocy, ale wiecie, z kim będą pracować? Z tymi, którzy będą dzwonić upierdliwie. W tym dobrym słowa znaczeniu. Do mnie też ludzie dzwonią i nie zawsze odbieram. I nie zawsze oddzwaniam. I są czasami zdenerwowani. Dlaczego? Ja mówię, słuchaj, jak będzie ci zależało, to będziesz dzwonił częściej. Bo ja dzisiaj, powiem wam wprost, wybieram, z kim pracować. Mam tą swobodę. I nie taki mądry jestem, żeby to tak nie zabrzmiało. To nie o to chodzi. Też się nauczcie szacunku do siebie, szacunku do tej pracy i pracujcie z tymi, którzy są gotowi. A nie proście się o robotę. Ma sens? Idźcie poszukać ludzi gotowych, ludzi głodnych, ludzi, którzy naprawdę z tym chcą coś zrobić. A nie tylko mówią, że chcą. Dla kogo ma to sens?
Dla kogo ma to sens? Szanujmy czas, bo w dobie mamy 24 godziny. Każdy z nas tyle samo. I ten czas nigdy nie wróci. Więc jak pracujesz z kimś, gdzie się prosisz o pracę, z nim, gdzie prosisz się, żeby się przyłączył, to nie jest dobry pomysł. Idź szukaj ludzi, którzy są głodni i czekają na tą szansę. Bo tracisz ten czas bezpowrotnie. I to jest też czas nauki, bo jeżeli z tego wyciągasz lekcję, że nie powinieneś tak robić, ja tak się nauczyłem, przez 2 lata marnowałem czas w tym biznesie. W starej firmie, w której pracowałem. 2 lata poświęciłem na pracę, gdzie człowiek mi powiedział, zostaw tych ludzi. Oni ci mówią, że oni nie chcą, nie są gotowi. Oni w głowie chcieli, wiecie, jest wiele ludzi, którzy mają marzenia, ale niewielu jest takich, którzy chcą zapłacić cenę za ich realizację. Chcą się nauczyć, chcą zrobić, chcą popracować. Do tych idźcie, tym pomóżcie, a nie tym, którzy tylko mówią, pomóż mi. O, zbudowałeś jedną nogę, to może drugą jeszcze zbuduj. No, a za mnie kto zbuduje? No kto za mnie zbuduje? Uczymy się coś z tego? Jak masz sponsora, który ci buduje jedną nogę, to powinieneś go, nie powiem gdzie, po czym całować i być wdzięczny i każdą możliwą chwilę brać, którą ci daje i uczyć się robić na boku, bo 50% roboty za ciebie robi. Jak ktoś ma czelność jeszcze powiedzieć, że jeszcze mi drugą zbuduj. Jak słyszę takie rzeczy, to mi ręce padają. Co? Co? Rozumiecie, o co chodzi? Kto zaczyna rozumieć? Ja bym też chciał, żeby mnie ktoś wszystko zbudował, a ja sobie będę siedział, pieniądze zgarniał. A jest tak w życiu? Ci ludzie wierzą w bajki o gumowym wilku, jak to mój profesor w szkole mówił, albo o kwadratowej piłce. Kto się z was dzisiaj czegoś z tego uczy? To jest twoja odpowiedzialność, to jest twój biznes, masz narzędzia, jest wszystko. System wsparcia, firma ogarnięta, inwestująca pieniądze, dająca nowe produkty. Za chwilę będą produkty, cała nowa linia kolagenowa. Pytanie, co ty z tym robisz? Bo niektórzy robią furorę. To od nas zależy. Co potrzebujesz się nauczyć? To ucz się. Od kogo potrzebujesz się nauczyć? Czego jeszcze potrzebujesz? Ale my się musimy w to zaangażować, zobaczcie. Nie ma darmowych obiadów. Nie ma darmowych obiadów. To jest wszystko fikcja. Ci dadzą darmowy obiad, to jest taki, że czasami pies by tego nie chciał. I to trzeba też zobaczyć. Ale jak chcemy sięgnąć czegoś więcej, w życiu coś zrobić, zostawić coś po sobie, iść pokazać, jak świat można zmienić tym, co mamy, bo mamy zarąbiste produkty, fantastyczną firmę, która dba o człowieka, daje tyle narzędzi. Jak se patrzę na to, słuchajcie, myśmy robili biznes, gdzie trzeba było zapłacić, uwaga, skupcie się, 1100 zł licencji, żeby wystartować w biznesie. 1100 zł wpisowego, żeby można było działać w biznesie. Nic za to nie było. A ludzie tu kupują produkt, żeby zadbać o zdrowie i mówią, że jest trudno i ciężko. Czegoś nie rozumieją. To skup się z nim, usiądź, czego nie rozumiesz. Ale też oczywiście nie na siłę, bo jak uczycie ludzi uczycie, a on nic nie rozumie, to znaczy, że nie jest gotowy. Podzielcie się, co z dzisiaj zabraliście. Bo to jest wszystko, co chcieliśmy wam powiedzieć. Chyba, że Gosia coś chcesz dodać. Tak, jeszcze chciałam dodać. Chciałam się was zapytać, napiszcie na czacie, kto z was zarabia mniej więcej pomiędzy 800 zł a 1000? Napiszcie jedyneczkę, tak? Pomiędzy 800 zł a 1000. Może jesteście liderem zespołu, może młodszym liderem zespołu. Pomiędzy 800 a 1000. Oczywiście można więcej zarabiać, ale mniej więcej taką kwotę. No właśnie, zobaczcie. Albo niedługo będziecie zarabiać. Policzyłam w międzyczasie, że wszystkie te osoby, które zarabiają około 800 zł, 900 czy 1000, są milionerami. Jesteście milionerami. Wiecie dlaczego? No bo trzeba włożyć 1 200 000 na konto, żeby z 1% mieć rocznie 12 tysięcy, co miesięcznie daje 1000 zł. A jeżeli 800 zł zarabiacie, to 1 000 000 trzeba włożyć na konto, więc jesteście milionerami. Zobaczcie, jak można zmienić perspektywę, tak? I nawet tutaj powiedział
że wszystko zależy od decyzji. Pamiętam LDS w Kielcach. Wstał trzeciego dnia przedsiębiorca z Kielc właśnie i mówi, że do niego zadzwonił jeden z senior menadżerów i powiedział, a nie znał go w ogóle z polecenia klubowiczki. No i powiedział LDS-ie, że jest okazja, bo akurat w Kielcach, a ten przedsiębiorca przecież też mieszka w Kielcach. A on mówi, proszę pana, ale ja mam pełno spotkań, bo jestem przedsiębiorcą. Ja nie mam czasu, nie mogę, bo mam spotkanie za spotkanie i w sobotę też, a w niedzielę to rodzina. I wtedy usłyszał jedno zdanie. Proszę pana, wszystko jest kwestią decyzji. Tylko to zdanie. I on wstał i o tym powiedział. I wiecie państwo co? Poprzekładałem wszystkie spotkania. I dzisiaj wstałem państwu o tym powiedzieć, bo nie żałuję, bo wartość, którą tutaj dostałem, to te spotkania to w ogóle się do tego nie mają jak równać. Można było? Można było. Bo tak jak Norbert powiedział, wszystko jest kwestią decyzji i tak jak Asia Gdańska powiedziała, wszystko jest rezultatem. To, że nie masz pieniędzy, jest rezultatem. To, że nie masz jakichś dobrych relacji z kimś, jest czegoś rezultatem. To, że nastąpił rozwód, jest czegoś rezultatem. To, że choruje ktoś, to jest czegoś rezultatem. I druga przypowieść. Otóż pewien klubowicz, właściwie z życia wzięte, wchodząc do marketingu, poszedł do wróżki i zapytał się, czy on w tym marketingu zarobi pieniądze. I ona mu powiedziała z kart, że nie zarobi. No to jak to usłyszał, to jak myślicie, miał zapał, żeby to robić? No nie, no nic nie robił. I po roku powiedział, no widzicie, wróżka miała rację, nic nie zarobiłem. Więc to też wiele mówi. Ja od swojej strony mogę tylko na koniec dodać, żebyście napisali pomysł na siebie. Żebyście w tych pomysłach, na moim profilu jest krótki live na temat 21 pomysłów na siebie, który to zresztą, ten pomysł 21 pomysłów wzięłam od Norberta właśnie. I tam możecie napisać, kiedy wychodzicie do pracy. Na te ćwierć etatu czy pół etatu, tyle ile macie na to czasu. Napiszcie sobie w planie, kiedy wychodzicie do pracy, do live, do pracy. A tożsamość, jednym zdaniem mogę wam teraz pomóc zmienić. Co tak naprawdę robicie? Otóż wszyscy tutaj jesteśmy budowniczymi. Budujemy platformę, tak, czy sieć międzynarodowych sklepów internetowych, od obrotu których mamy procenty. Jeżeli ktoś z waszych znajomych powiedziałby, czym ty się zajmujesz, zapytacie, no wiesz co, postanowiłem założyć sklep internetowy albo na przykład dwa sklepy internetowe, jeden z takim asortymentem, a drugi z takim. Czy pomyśleliście byście sobie o nim jakoś, że on niefajne rzeczy robi, albo śmialibyście się z niego, no co ty zgłupiałeś, sklep internetowy w życiu, prawda? Powiedzielibyście, no fajna sprawa, a co to za sklepy? Więc jeżeli wy budujecie platformę sklepów internetowych, branżę wellness, międzynarodowych sklepów internetowych, to wow. Zajmujecie się edukacją zdrowia całkowitego. Wow. Pozyskujecie rynki zagraniczne do międzynarodowego projektu. Wow. Dopiszcie sobie resztę tożsamości i idźcie z nową tożsamością w świat. To tyle ode mnie i oddaję z powrotem głos do studia, do Norberta. A gdzie to studio? Słuchajcie, ja chciałbym tylko na koniec, jak zwykle, bo jak z ludźmi robię różnego rodzaju spotkania, konsultacje, zoomy, szkolenia, różne spotkania, to uwielbiam ten moment, kiedy ludzie przychodzą po tak zwany rozum do głowy, czyli moment aha, jak to Beata Kapcewicz mówi, co z dzisiaj zabierasz? Napisz sobie, co z dzisiaj zabieram? Co sobie zapisałeś, zapisałaś? Być może wiele rzeczy, ale chciałbym, żebyście się podzielili tym, co najbardziej jakby utkwiło ci w głowie lub zapamiętałaś, lub było takim momentem, kurde, no tu jest moje wyzwanie, kurde, no to muszę poprawić. Co to jest? Podzielcie się. Bardzo proszę, bo to są najlepsze lekcje, które możecie dać też innym ludziom. I sami jak to wypowiecie,
bardziej rozumiecie i jest koncentracja na tym większa, żeby to naprawić. Panie Robercie? Jasne, oczywiście. Witam cię, Radku. Cześć, witam. No, dla mnie wielki momentem aha jakby rzecz, czyli nie pracuj z osobami, które tego nie chcą. Oczywiście to, żeby nie pchać sznurka, no to już wiedziałem jakiś czas temu. Natomiast wielkim momentem aha jest dla mnie to, że osoby tak naprawdę same dają ci znać, że one nie chcą. No więc skoro ci dają znać, skoro ktoś pytasz go, czy rosół, czy pomidorowa, on ci mówi pomidorowa, no to nie dajesz mu rosołu. I tak samo, jeżeli ktoś nie mówi ci wyraźnie, że on nie chce, bo nie odpisuje na chat messenger, bo nie wywiązuje się z ustaleń, bo nie obejrzał tego materiału, na który się umówiliście, no to on po prostu nie chce, stary. Odpuść. Dzięki Norbert, dzięki Małgosiu. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Pytanie, zobaczcie, co my z tym robimy, bo to jest takie trochę to, co powiedziałeś, Radek, to jest bardzo mądra rzecz, zobaczcie, ale to nas trochę boli, nie? Nie jest tak? Że trochę jesteśmy zawiedzeni. Kto jest wtedy zawiedziony? Kto to odczuwał kiedyś? Ja pierdzioniam, ja tyle żył wypróbowałem, żeby on zrobił. Wiecie, kiedy jesteśmy zawiedzeni? Bo ja też to odczuwałem kiedyś. Kiedy ja oczekuję od tej osoby więcej niż ona od tego biznesu. Nauczyłem się nie oczekiwać. Robię swoje, to co potrzeba. Im szybciej to zrozumiemy, rób swoje, jak Młynarski śpiewał. Róbmy swoje. To przyjdą ludzie gotowi. Rób swoje, skup się. I nie oczekuj. Bierz, co daje życie. Rób swoje. Wtedy nagle nie ma rozczarowania. Najgorzej, jak my się napalimy na kogoś, co obieca, a później zawala i mamy rozczarowanie. No nie jest tak? Inny wniosek innej osoby. Dzięki, Radek. Zapraszam. Kto lekcję z dzisiaj wziął? Jedną. Norbert, jedną. Mogę? Oczywiście. Dzień dobry, czy dobry wieczór wszystkim, tak? Wiesz co, ja sobie wzięłam do serca, co mnie tak bardzo dotknęło, jak mówiłeś, że ludzie by chcieli, żeby wszystko za nich robić. Tak, zbuduj mi jedną nogę, najlepiej drugą, a ja będę siedzieć i zrobię może 10%, a ty zrób 90%. I ja też się na tym kiedyś złapałam, że właśnie tak robiłam i dałam się tak właśnie robić ludziom, żeby budować im, robić rejestrację, wpisywać, robić za nich awanse, a jak mnie zabrakło, to wszystko stanęło, tak? Więc mnie to tak uderzyło. Drugie, co jeszcze jest ważne, co też mówiłeś, że jak ludzie mówią, no nie mogę, to za trudne i cała ta reszta sobie wmawiają sami i nie doceniają siebie i też często się z tym spotykam, że mówią, nie, to za trudne. Uwierz w siebie, a będziesz mógł, tak? No to taka podstawa, więc dzięki wielkie, bo naprawdę Zoom super. Bardzo dziękuję i słucham dalej innych wypowiedzi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a ciebie szczególnie. Dzięki, pozdrawiamy cię również. Piękna lekcja. Emilia, ja mam jedno zdanie, przepraszam, Norbercie, do Emilii. Jeżeli taka osoba mówi, to dla mnie jest za trudne, to znajdźmy 3 osoby pod tobą, dla których to nie jest za trudne. Tak, dokładnie, a ja skupiałam się na tym, żeby zmienić ich myślenie, żeby zmusić do działania, żeby chciałam bardziej niż oni i traciłam więcej czasu, żeby zmienić ich myślenie. A tak jak mówisz, znajdźmy kolejne osoby, które, czy Norbert powiedział, które są gotowe, które chcą. Więc dziękuję, Małgosiu. Tak, bo to wychodzi taka lekcja jedna i mnie się przypomina takie powiedzenie. Można zmusić, przyciągnąć konia do wodopoju, ale zmusisz go, żeby się napił? No nie zmusisz. I my się tego musimy tu w tym biznesie nauczyć. Łatwiej jest znaleźć nowe osoby niż zmienić człowieka, który nie chce się zmienić, bo mu jest wygodnie z jakiegoś powodu. Zrozumienie tego jest kluczem do sukcesu. Zapraszam kolejną osobę. Dzięki. Co zabierasz z dzisiaj? Najbardziej. Ja mogę się podzielić. Bardzo wartościowy Zoom. Zoom warty miliony, tak powiem, na pewno. I to pierwsze zdanie tak mi utkwiło od razu, co Małgosia powiedziała, że dual life to praca, a praca to zakres obowiązku. I na koniec, jak powiedziałeś, że napisz w swoim planie, kiedy wychodzisz do pracy. Ja wiem, że ja dopiero od niedawna zaczęłam to wpisywać, te godziny, bo
gdzieś uważałam, że robię cały czas, a nie widziałam tych efektów, rezultatów. I wiem, że muszą być to konkretne godziny wpisane, tak jak powiedziałaś, że to jest moja praca i już wtedy mnie nie obchodzi, że pralka się skończyła, czy że ziemniaki stoją na gazie, żeby się skupić wtedy na swojej pracy, bo rozpraszaczy w domu i wymówek jest pełno. Potem jeszcze bardzo to, że czego się nauczę, od razu biegnę do swojego zespołu i przekazuję. Jak oni to wykorzystają, czy to wdrożą, to już nie mam na to wpływu. Ale ja mam czyste sumienie, że ja przekazałem swoim ludziom. Co oni z tym zrobią, to już, tak jak tu się mówi, nie mamy na to wpływu. Ale gorszym błędem by było, gdybym tą wiedzę dla siebie tylko zatrzymywała. I jak te słowa pierwsze było, naucz się sam, naucz innych i naucz innych, żeby nauczyli innych. No i żeby to zastanowić się nad tożsamością swoją. Kreuj swoją tożsamość każdego dnia. Jesteś kimś ponad przeciętność. To są dla mnie takie bardzo mocne słowa. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. To ja pamiętam, jak kiedyś Beata chyba powiedziała, jak jesteś w pracy, to bądź 100% w pracy. Jeśli akurat gotujesz obiad, bo masz przeznaczoną od 14 do 15 tą godzinę na obiad, to 100% zajmujesz się gotowaniem obiadu. Jeżeli wyszłaś do kosmetyczki, to 100% jesteś u kosmetyczki. Jak zaczynamy to mieszać, trochę tego, to jest chaos. Więc jak wychodzimy do pracy, do duo, to jesteśmy 100% w pracy. Zobaczcie, tu jest jeszcze jedna lekcja, którą wyjęła Agnieszka, bardzo fajną, która do mnie bardzo gada. Bardzo gada. Ludzie będą powielać to, co my robimy. I teraz jeżeli idziemy i ludzi uczymy, i uczymy w najlepszej wierze, najlepszych rzeczy, które się dowiedzieliśmy, od razu przekazujemy, co się zaczyna dziać. Mamy szansę przekazać najlepszą informację źródłową do całego zespołu, bo ludzie mają powielać to, co my robimy. Wtedy zbudujemy wolność. A ja widzę, jak wiele ludzi na przykład robi samemu się uczy, ale nie uczy zespołu. To pytanie brzmi, kto uczy twój zespół i czego? Co on umie? Jak ma się tam powielić? Jak ma zrobić dobrą robotę, jak on się niczego nie uczy, bo nikt mu tego nie niesie? To się samo ma stać? Piękna lekcja, Agnieszka. Dokładnie tak. Kto jeszcze ma swoją lekcję? Zapraszam. Ja mogę co się dorzucić. Nauczyłaś, czy nauczyłeś? Dawaj, Paweł. To, co ty powiedziałeś przed chwilą, jest mega ciekawe i dające do myślenia, że lepiej znaleźć kogoś nowego, niż zmieniać komuś myślenie na siłę. I ja kiedyś współpracowałem z takim liderem w innym projekcie, on zawsze ludziom powtarzał, czy z tobą, człowieku, czy bez ciebie, ja i tak to zrobię. Tak? A Konrad Gandera na takim Zoomie 20-minutowym tłumaczy, że masz codziennie pokazywać projekt dwóm nowym osobom, a nie 50 raz wujkowi Bolkowi. Tak. I to jest podstawa i ja się do tego ostatnio stosuję i staram się codziennie z kimś nowym robić spotkanie, pokazywać mu projekt i tak dalej, i tak dalej. Wczoraj nawet miałem z takim niby biznesmenem rasowym, ale on taki trochę filozof, wszystko wie najlepiej i dzisiaj rano mi napisał, a jego dziewczyna jest farmaceutką. I ja mówię, myślę, to już wszystko jasne. I mi napisał, że ona by go zeżarła, jak on by takie produkty sprzedawał. Ja mówię, tak, no bo farmaceuci wolą sprzedawać witaminy plastikowe za 3 zł niż naturalne produkty. Ja mówię, napisałem mu tylko na koniec, jak będziesz gotowy mentalnie, to wiesz, gdzie mnie szukać. Na razie, cześć. Brawo. Next. Aha, co jeszcze można z takim człowiekiem zrobić, bo czasami ludzie pytają, jak go przekonać? Zrozum, że to nie twoja rola, żeby go przekonać. Następny. Życie dokładnie. Go przekona. W jednej książce jeszcze o MLM-ie czytałem, pewnie ty też to czytałeś, Norbert. Było w jednym rozdziale napisane, jeden powie ci tak, drugi ci powie nie, co dalej? Następny. Jeden ci powie tak, jeden ci powie nie, co dalej? Następny. I to jest koniec szkolenia. Słuchajcie, koniec szkolenia, dokładnie tak. Kto kolejnym wnioskiem swoim chce się podzielić? Zapraszam. Czekaj, Norbecie, ja bym porównała to, jak nam kiedyś powiedział doktor Kardasz, że jeżeli jest owoc albo pomidor, gdzie jest jakaś już plamka z małą pleśnią,
to nie wykrawamy tego kawałka, bo nam się wydaje, że reszta jest dobra, tylko wyrzucamy cały owoc lub cały pomidor, bo ta pleśń już jest w środku. A my teraz owoc zainfekowany. Porównując człowieka do takiego owocu, myślimy, że jednym argumentem wytniemy te przekonania jego i on już będzie cały zdrowy. Tak? Więc to też musimy mieć to... Piękny przykład. Tak, piękny przykład. Tą odwagę wyrzucić ten owoc człowieka. Następny, tak jest. Zatem następną osobę poprosimy do wniosków swoich. Co zabierasz z dzisiaj? To może ja? Bardzo proszę. Ja mam takie dwa wnioski. Jeden dla osób, które są nowe albo powiedzmy są tak do lidera zespołu. To przede wszystkim to, że musicie być na szkoleniach, musicie być na wydarzeniach, bo tylko rozwój przyniesie efekty. I ja to wiem sama po sobie, bo na przykład ja nie miałam żadnych efektów przez 3 miesiące, bo uważałam, że jestem najmądrzejsza, ja po prostu to wszystko wiem, opowiem o tym. Okazało się, że mając bardzo duże zasięgi na Instagramie, nie sprzedałam nawet jednej butelki przez 3 miesiące. Dopiero potem, jak zobaczyłam, że kurczę, nie jestem gorsza od innych, inni to sprzedają, robią awanse, co jest nie tak. Dopiero jak doszłam do wniosku, że może jednak ja zacznę oglądać te szkolenia i zacznę powtarzać, mogę sobie coś tam zmienić, oczywiście, tak żeby to było po mojemu, ale działać jakby systemem, duplikować innych, to przynosiło to efekty. Ja zarejestrowałam już sama z własnego linku 160 osób w ciągu 12 miesięcy. I od 6 dni jestem menadżerem. Brawo. Teraz jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu. Ja mam bardzo podobny jakby taki charakter i do Norberta, i do, przepraszam, teraz mi wypadło, tak, ze stresu mi wypadła ten. I oczywiście jakby nie mam tego doświadczenia i w ogóle jeszcze muszę się wiele, wiele nauczyć, ale odnoszę wrażenie takie samo, że niestety ludzie bardzo łatwo chcą się przyłączyć, bo uważają, że to jest wszystko łatwe. No bo my pokazujemy swoje efekty, tak? Ja nie pokazywałam nigdy, że ja północy płakałam, bo coś tam, bo nie wiem, zarysowałam 6 osób, raptem 6 osób po obejrzeniu pierwszego szkolenia się nie odzywa, nie odpisuje, bo nie wiadomo co. Ja nie wiem, czy te osoby się na mnie obraziły, czy poczuły się wykorzystane, że wydały 300 zł na zdrowie. Także to jest też... A może chciały tylko zdrowia, nic więcej i koniec. No, niby wszyscy na biznes, no ale nieważne, znaczy skoro nie chciały działać, no to znaczy, że nie były na biznes gotowe, ale kwestia też tego, dążę do tego, żeby nie przestawać na rejestracjach, tak? Dopóki się nie jest przynajmniej dyrektorem krajowym, a nawet wyżej, trzeba rejestrować nowe osoby, bo nawet jeżeli ktoś zaczyna działać, może się po miesiącu wykruszyć i z takiego wykruszenia ciężko już... to wszystko poskładać. Trzeba nową osobę, nową krew z nową energią. I tak naprawdę ja dzięki tylko temu, że rejestruję ciągle nowe osoby i mam rotację, to przez 9 miesięcy utrzymywałam kierownika, bo ja nie mam nikogo jakiegoś takiego mocnego bardzo pod sobą, bo tam są tylko chyba 3 liderów zespołu teraz, z 2 MLZ-ów, reszta to jest taka... tego. Ja dużo sama sprzedaję produktów, no ale zobaczymy, co będzie teraz. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Będzie lepiej, bo musi. Tak jest. Piękna lekcja. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Róbmy robotę. Kolejną osobę zapraszam. Jedna jeszcze i kończymy, żeby nie było przeciążenia. Dajcie wnioski swoje. Co zabierasz z dzisiaj? Co się uczysz? Może z tych wypowiedzi? A może z tego, co my z Małgosią mówiliśmy? To ja jestem chętny tym razem. Dawaj, Mirku, cześć! Dawno Cię nie widziałem. Cześć, cześć, miło Was widzieć. Przede wszystkim Dominika, bardzo Ci dziękuję za tą inspirującą historię, którą opowiedziałaś o tych rejestracjach i tak dalej. Coś niesamowitego. Tak, no co przede wszystkim wynoszę? Wpadło mi to
Norbert, twoje słowa. Albo masz rezultaty, albo wymówki. Tak? To mi się mega spodobało. Zapisałem sobie, wykorzystam to na pewno. A drugie, że sukces jest tym, co przyciągasz przez to, kim się stajesz. I tu praktycznie Dominika o tym powiedziała, żeby cały czas pracować nad sobą, ale żeby też nie wpadać w taki, że tak powiem, wir tylko ciągłego rozwijania się, a nie wykorzystywania tego w praktyce, bo często tutaj ludzie popełniają właśnie taki błąd. Siedzą, czytają książkę przez 5 godzin, tak, i tyle tej wiedzy pochłaniają, że nawet nie wykorzystują jednego zdania, tak jak tutaj wyciągnę tak naprawdę 2 najważniejsze zdania i chcę je wykorzystać w praktyce, tak? No to chodzi. Siedzą, ciągle się tylko rozwijają, a nie wykorzystują tego w praktyce. Norbert, nawet powiedziałeś, że czytasz książkę, nie wiem, czy to akurat dzisiaj zasłyszałam, bo ja już praktycznie ja codziennie Ciebie słucham. Przyznam się od razu, że codziennie praktycznie Ciebie słucham. Wyrabiam sobie taki nawyk, żeby słuchać top liderów, no bo generalnie skoro stajemy się tym, przez tą wiedzę, którą zdobywamy, prawda, no to warto właśnie słuchać top liderów, codziennie nawet wyznaczyć sobie, taki nawyk sobie budować, żeby nawet 5 minut dziennie słuchać takich ludzi jak Małgosia, jak Norbert, jak Tomek Zabawa, jak Łukasz Kołodziej i wyciągać te kluczowe właśnie słowa, które później będziemy wykorzystywać w praktyce. Tak więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i jeśli będzie takie kolejne, no to jestem otwarty, żeby z Wami się zobaczyć. Dzięki wielkie, powiedziałeś wielką mądrość. Dzięki wielkie, powiedziałeś wielką mądrość. Ja się też tak uczyłem. Codziennie kładłem do głowy, żeby być, uwaga, w środowisku 5 najlepszych osób, bo od nich się uczę. Taki się staje, jak środowisko, w którym jestem. Jesteśmy średnią wypadkową 5 osób, z którymi przebywamy najczęściej. Słuchałem najlepszych ludzi w tej branży. Po to, żeby się od nich uczyć, żeby stawać w takiej agonii. A ludzie mówią, nie mam czasu się uczyć. Jedziesz do pracy, włącz nie pierdoły w radiu, tylko włącz audiobook. Jedziesz z pracy, zrób to samo. Jedziesz autobusem, nie przeszkadza. Chodzą ze słuchawkami. Słuchaj dobrych rzeczy. Muzyka też jest okej, ale jak się nie uczymy, to niestety stajemy w miejscu. Ostatnią osobę do wniosków swoich zapraszam. Tak, co dzisiaj zabierasz? Jak to? Ja się mówi w międzyczasie, tak? Można zbywać. Tak jest. Słuchać. Tak jest. Na naukę taką jest wiele międzyczasu. No, zapraszam, Zosia, zapraszam. To ja może bardzo wiele zabieram, ale przede wszystkim to, co mnie mocno jakby tak powstrzymywało, to budowanie własnej tożsamości, budowanie sklepów internetowych i to, co Małgosia powiedziała, co powiedzielibyście o nim, czy powiedzielibyście o nim, czy robi coś dziwnego, jak na przykład, no nie wiem, właśnie robi sklepy internetowe, czy inne rzeczy, prawda? To zahamowało mnie bardzo długo. W tej chwili właściwie dzisiaj mogę powiedzieć, że dostałam takiego luzu. Dziękuję bardzo. Pięknie. Super. Pięknie. Kochani, tyle od nas. Nie chcemy przeciążać struny, bo wiemy, że część z Was musi przyjść do pracy na 6, niektórzy na 8, niektórzy na 9, niektórzy na 7. No i musimy. My Wam bardzo dziękujemy, przynajmniej od siebie mogę powiedzieć. Proszę. I musimy położyć wątrobę, bo wątroba czyszcza się w pozycji. I wątrobę położyć, żeby odpocząć. Tak jest. Dzięki Wam wielkie za Wasze lekcje, za mądrość. Wykorzystajcie to. Moja na koniec refleksja z dzisiaj. Jeżeli z tej mądrości, którą przekazałeś, którą wyciągnąłeś, przekazałeś nam, jak się dzieliłeś, czy dzieliłaś, zrobisz pożytek w życiu, ja Ci mogę zagwarantować rezultat. Jeżeli ciągle w tym procesie będzie ta sama historia, zdobywasz wiedzę, wprowadzasz w życie, zdobywasz wiedzę, wprowadzasz w życie, zdobywasz wiedzę, wprowadzasz w życie. Ja pamiętam na ostatnim spotkaniu w Gliwicach, jak Konrad Gandera powiedział bardzo krótko swoją historię przy swoim wystąpieniu. Uczyłem się i wdrażałem, uczyłem się i wdrażałem, uczyłem się i wdrażałem. Jak komuś brakuje wdrożenia, tylko się uczy, nie będzie sukcesów. Więc ja Wam życzę, ucz się i wdrażaj, ucz się i wdrażaj. Powiedziała to Dominika, powiedziało wielu innych ludzi. Efekt jest wtedy, kiedy wdrażasz w życie. Uczcie się tej mądrości, bo ta wiedza jest warta miliony. Bądź gotowy.
bo sukces na ciebie czeka. Tylko pytanie, czy ty na niego też czekasz? Czy ty na niego, czy ty jego też pragniesz? Dzięki wam wielkie za dzisiaj. Dobrej nocki życzymy, tak Małgosia? Tak, ja wam też dziękuję i to, co powiedział Norbert, tak, o tym efekcie, efekt wtedy, kiedy wdrażasz, pod warunkiem, że tak zdecydujesz. Tak jest. Amen. Dzięki bardzo. Dzięki wam wielkie, wszystkiego dobrego. Super, że byliście tak liczni. Pięknie. Do zobaczenia. Dobranoc. 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 Dzięki.